Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w infovlogu w takim troszeczkę innym klimacie, bo stwierdziłem, że fajnie by było zrobić sobie taką miejscówkę na vlogi i ta kanapa jest w sumie idealna do tego, ale to nie tylko o kanapę chodzi, bo przede wszystkim ta ściana troszeczkę ładnie wygląda jak tamta ściana, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, jak będzie hajs, to trzeba będzie zainwestować w green screena, żeby tutaj tak fajnie za tą kanapą było. Ale na razie myślę, że nie jest tragicznie. Mamy medal tutaj w tle, więc jest git. I generalnie dużo zmian nas czeka. Dużo zmian nas czeka, słuchajcie, w nowym miesiącu, w nowym roku przede wszystkim. Jeżeli chodzi o takie zmiany, które już nastąpiły, to jest fakt, że mamy po dwa odcinki dziennie, niezależnie od tego, jaki jest dzień, czy to jest święto, czy nie święto, piątek, świątek, czy niedziela, czy jakiś jeden inny ciulas. Nie ma to znaczenia, słuchajcie. Ujednoliciłem to ze względu na to, że pytacie się mnie, kiedy Gryfciu będą odcinki. I to jest tutaj ten problem, że mamy taką małą rozbieżność. A tego to ja bym nie chciał, szczerze powiedziawszy. Dlatego też od teraz odcinki będą o 15 i o 17, niezależnie od tego, jaki to będzie dzień tygodnia, niezależnie od niczego tak naprawdę. No chyba, że się spóźnię, to wtedy będzie na fanpage'u. Także słuchajcie, lajkujcie fanpage'a, bo on jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o przepływ informacji między nami. Jeżeli nie mam czasu nagrać albo nie mam ochoty nagrać vloga, no to wtedy tam wrzucam sobie jakiś szrajben mój i jakoś to wychodzi. Natomiast jeżeli chodzi o takie zmiany jeszcze typowo estetyczne, to w nowej rozpisce na luty, bo na styczeń jeszcze nie ma tego, ale w nowej rozpisce na luty, który już napisałem, macie obie w opisie, na styczeń i na luty już nie ma ilości odcinków, znaczy nie ma tego hashtag numer odcinka, ze względu na to, że stwierdziłem, że to jest bez sensu, bo później ja muszę wchodzić, edytować i tak jest około 10 razy w miesiącu. I szczerze powiedziawszy, robiłem sobie za dużo roboty tym, przez co no trochę się irytowałem i czasami po prostu nie chciało mi się tego robić. Natomiast ujednoliciłem troszeczkę, jeżeli piszę Heroes and Generals, no to tak naprawdę możecie się spodziewać, że będą Heroes and Generals, ale nie wiadomo z jakiej serii. Bo prawda jest taka, że tak właśnie chciałem to zrobić, żebyście mieli pewną niespodziankę z jednej strony, z drugiej strony, żeby nie musieć tego zmieniać, bo czasami jest tak, że w piątek i w sobotę na przykład mam mieć Heroesy, w piątek mam zaplanowany Niemca, a w sobotę mam zaplanowanego Alianta. I czasami jest tak, że w piątek zrobię Ruska i w sobotę zrobię na przykład Niemca i rozpieprza mi to na tyle rozpiskę, że po prostu nie wiadomo później, co z tym zrobić. Ale to jest taka sprawa. Natomiast dalsza sprawa to są nowe serie. Nowe serie, które się pojawią jeszcze w tym miesiącu w sumie. Tak myślę przynajmniej, bo nie jestem pewien co do jednej serii. Ale tak generalnie to na pewno będą gry przeglądarkowe, bo jeszcze dzisiaj nagrałem na środę chyba. Na środę chyba, na 17 będzie seria z gier przeglądarkowych. Zaczynamy od Imperium Online, jeżeli byście chcieli zobaczyć, co to jest tak naprawdę, no to o 17 jutro będzie gotowe. Będzie gotowe, tak myślę przynajmniej, że będzie gotowe. Natomiast jeżeli chodzi o gry na Androida, bo to też chciałem wprowadzić. No to szczerze wam powiem, że nie wiem, kiedy to będzie, bo mam nagrane materiały z gier, ale nie mam podłożonego do tego jeszcze głosu, bo muszę to niestety na takiej zasadzie robić. Co jest trochę przykre dla mnie, bo ja jednak wolę komentować coś na żywo, aniżeli kurde robić to, wiecie, na zasadzie ja oglądam i mówię, bo to jest troszeczkę dla mnie przykre, brzydkie i generalnie złe, no bo tak naprawdę nie jest to w real time, tylko troszeczkę się to ten, ale to przez to, że nie mam mikrofonu do telefonu, znaczy mam Zalmana, ale nie mam przedłużki czy przełączki, która by mi pozwoliła nagrywać nim na telefonie i troszeczkę się tym irytuję. Na razie jest właśnie dlatego głos z mojego Huawei'a w dalszym ciągu, a nie z czegoś innego. Natomiast jeżeli chodzi o powrót serii, bo pewnie to was też ciekawi, co, z czym wracamy, czego nie ma, co jest i tak dalej. Na pewno nie będzie World of Tanks w najbliższym czasie i na to musicie się, że tak powiem, przygotować, no bo nie chce mi się grać w WOTA, choćbym naprawdę chciał, to mi się nie chce. Natomiast jeżeli chodzi o powroty, bo to was pewnie najbardziej ciekawi, to wracamy z The Forestem i wracamy. Ze względu na to, że stwierdziłem, że anulujemy ostatnią serię, w sensie takim, że po prostu ją kończymy, ucinamy, robimy wielki chlas, gruba linia i do widzenia. Ze względu na co? Ze względu na to, że przez to, gdzie zbudowałem moją miejscówkę, to niestety, ale pozbawiłem siebie możliwości dowiezienia tam drewna, w pewnym sensie, bo jakby nie było, jedno przewiezienie
sanków trwał na 5 minut. A 5 minut to jest troszeczkę za długo, jak na jedne sanki, szczerze powiedziawszy. I traciłem na tym całe dnie, żeby wam przygotować jeden odcinek, to chyba 3 dni siedziałem. I to siedziałem tak faktycznie, łupałem to drewno, wrzucałem i jazda z tym. I to są całe 3 długie dnie. Na jeden odcinek Deforesta. To musiałbym nagrywać jeden odcinek Deforesta na miesiąc i nic poza tym w sumie. No to dobra, jeden odcinek Deforesta na tydzień i nic poza tym. Co by się troszeczkę, no, nie zgadzało za bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś jeszcze powroty serii, co tam jeszcze wróciło takiego? Na pewno będzie dużo więcej Zagrajmy Wy. Bo stwierdziłem, że ta seria ma swoją rację bytu i nie wiem, dlaczego ją zaniedbałem. Może dlatego, że nie chciało mi się ściągać nowych gier, nie chciało mi się znowu kombinować i to mniej więcej właśnie tak wyszło. Natomiast jeżeli byście chcieli, żeby jakąś grę wam pokazał, ale to musi być gra free to play, nie może być to gra płatna, to wtedy wrzucimy ją w serię Zagrajmy Wy, tylko musicie mi tutaj, może pod jakimś odcinkiem Zagrajmy Wy napisać jej nazwę. Ja sobie ją zanotuję i później ją ogramy. Natomiast jeżeli chodzi o streamy, bo to was pewnie najbardziej ciekawi, jeżeli chodzi o streamy, to na razie streamów nie będzie. Zawieszam je do odwołania ze względu na to, że nie mam ochoty ostatnio siedzieć i streamować. Naprawdę, uwierzcie mi, że nie mam ochoty, a może to jest przez to, że mam taki nawał obowiązków, taki nawał wszystkiego, że po prostu nie mam czasu dla samego siebie, żeby wypocząć. Bo powiem wam szczerze, że ostatnio nawet jak nagrałem tam w 3 dni odcinków na tydzień ponad, to następne 2 dni robiłem plakaty marketingowe, następne 2 dni robiłem Google AdSense'a, czy AdWords'a w sumie. I prawda jest taka, że cały tydzień mi zleciał i nie odpocząłem ani jednego dnia. I no... A wiecie, jak to jest, jak człowiek nie odpocznie? Ja już czuję się po prostu przepracowany tym wszystkim. A to jest najgorsze z tego wszystkiego, jak ja wstaję i już nie mam ochoty na nic, nie? No to wtedy jest taka, no, wielka kicha, wielka, wielka kicha, a wiem na przykład, że mam coś zaległe, no to muszę nadrobić. I to właśnie jest takie niekończące się koło, które tak naprawdę się rozbija wszystko o ścianę w momencie, w którym ja mówię, nie, dzisiaj nie robię nic, kurwa. Nie robię nic, nic, a nic, bo czasami tak mam. I to niestety wychodzi. Natomiast jeżeli chodzi o moje ostatnie grypsko, no to wyszło akurat w takim momencie, w którym byłem najbardziej, że tak powiem, potrzebujący, jeżeli chodzi o czas. I w pewnym sensie bardzo mi się to przydało, że miałem tą chorobę, bo odszedł mi troszeczkę YouTube, a z drugiej strony nadrabiałem wszystko inne. I to też jakby nie wypocząłem przez to. To jest takie troszeczkę lipne, niestety, ale tak jest. Bo prawda jest taka, że ja albo siedzę w komputerze, albo z laptopem na kolanach i co człowiek odpocznie? Nic nie odpocznie, no. No ale to tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o tego infovloga. I tak się rozgadałem, 8 minut, kurwa mać. Dawno tak długo nie gadałem. Natomiast będzie jeszcze, myślę przynajmniej, podsumowanie 2016 roku. Zobaczę, czy mi się uda je nagrać. Jak mi się nie uda, to mi się nie uda, trudno. Ale na pewno myślę, że będzie. Chociaż takie, coś wymyślimy. Natomiast czy coś jeszcze? Nie wiem, chyba o nowych banerach mówiłem, wszędzie pododawałem. Na Facebooku dodałem, na Twitterze dodałem, mimo że tam rzadko korzystam, ale jednak dodałem na Twitterze. Dodałem na YouTubie. I na Google Plusie chyba dodałem, chociaż tu nie jestem, ale mi się wydaje, że dodałem. Także wszędzie macie nowości. Nowości, 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 jeszcze raz nowości. Nowy rok, nowe rzeczy. Taka sytuacja. Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o tego infovloga. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę. Jeżeli macie jakieś dopowiedzenia do tego, co mówiłem, czy do tego, co nie powiedziałem, czy macie jakieś obiekcje do tego, co mówiłem, no to zostawcie to w komentarzu. Chętnie wysłucham waszych rad, zmartwień, zażaleń i takich innych rzeczy. Natomiast to tyle z mojej strony. Dziękuję wam za uwagę. No i zapraszam was do odcinków innych.